Cześć wszystkim, z tej strony witam was w lekko spóźnionym 18 odcinku Speedrun. Lekko spóźnionym, bo jest poniedziałek, jak go oglądacie, co bardzo przepraszam, miałam problemy z aparatem i mnóstwo pracy. Można powiedzieć, że ten odcinek jest takim małym failem, ponieważ jak wiecie lub nie, staram się teraz więcej rysować z refek, tyle że ten rysunek powstał z bardzo wielu refek i też jest połączenia ich i w sumie tak nie wszystkie rzeczy były z refek, więc coś się dziwnego z tą z ręką, z nogami, ale u mnie się to zawsze dzieje. Ogólnie nogi wyglądały o niebo lepiej, kiedy było je widać, a nie kiedy były zasunięte sukienką za co, no przepraszam, że tak dziwnie wygląda, aczkolwiek myślę, że kolorowanie całości mnie trochę uratowało. Na szczęście w kolorowaniu uważam, że mam już taką dość wprawę i dzięki temu nie jest aż tak źle, więc mam nadzieję, że wybaczycie to, jak dziwnie ona wygląda. Nie chcę powiedzieć, z czym mi się to kojarzy. Ogólnie miał być to rysunek taki pin-upowy trochę, ale no nie do końca wyszło, ale przecież nie zawsze wszystko w życiu wychodzi. Tak, ogólnie to właśnie nie wiedziałam, co narysować, już prawie się poddałam z tego rysunku, już powiedziałam, nie, dobra, wezmę ten rysunek, który narysowałam niedawno w szkicowniku, bo był genialny, ale ostatecznie stwierdziłam, że przecież nie może być, że jestem idealna, chociaż i tak po moich filmach widać, że nie jestem, to po prostu wiecie, o co mi chodzi, że też swoje fejle należy wrzucać i pokazywać, że nikt nie jest idealny. No chyba, że kogoś takiego znacie, to możecie mi powiedzieć, aczkolwiek ja uważam, że właśnie nie ma takiej osoby. Też właśnie, no, bardzo mi się podobało, jak wycieniowałam gorset w tej sukience, ale chciałam od początku zrobić kropki i mam nadzieję, że za bardzo tego nie zasłoniłam. Na końcu jeszcze wszystko, co żółte, pomazałam ukochanym brokatowym pisakiem. Naprawdę się już z nim nie rozstaję. No i w sumie to chyba tyle, co bym wam mogła powiedzieć. Dziękuję za tak miłe przyjęcie wygranej w konkursie u Liscepu. Znaczy, że to wygrało, bo bałam się, że będzie wielki hejt i coś. W ogóle, jak to wiecie, może przy konkursach. Więc dziękuję wam za to, dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam w planach coś super. Zobaczymy, czy wyjdzie, więc na razie musicie poczekać. A więc trzymajcie się, no i cześć. Thank you.